podpisanie umowy dotyczy następnego etapu modernizacji komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze. Po informacjach i oczekiwaniu lada moment dostarczeniu kolejnych nowych autobusów, po rozszerzeniu czy zwiększeniu liczby tablic, które w realnym czasie pokazują godzinę przyjazdu autobusów poszczególnej linii, kolejny etap modernizacyjny, mianowicie bilet elektroniczny. Dziś ponownie duże wdrożenie w system biletu elektronicznego. Dla naszej firmy to 38 wdrożenie w kraju i jesteśmy właśnie dumni, że również Jelenia Góra dołącza do tego grona. Podobnie jak kilka tutaj miast już z regionu, czy Wałbrzych, Świdnica, Zielona Góra, Głogów. W każdym autobusie znajdzie się automat biletowy i na mieście będzie 6 automatów stacjonarnych oraz każdy chętny, który będzie chciał w tym systemie elektronicznym funkcjonować, dostanie taką kartę porównywalną z taką kartą bankomatową. Będzie możliwe wykorzystanie tych legitymacji studenckich, które mają taką formułę chipów, że prawdopodobnie będzie można było, będzie to wykorzystać tamtą legitymację również do tego celu, tak jak... W ogóle to może do pana właśnie zamiany. Proszę. Proszę. A który wybieramy, żółty czy pomarańczowy? Oba wypuszczymy, bo... Tak to... Nie uchwycimy tego. Także ten system papierowych biletów dotychczasowych będzie funkcjonował tak długo, jak długo się będą utrzymać, ale w każdym autobusie będzie automat, w którym można za gotówkę lub też płacąc kartą również kupić bilet. Cieszę się z stanowiska Mitka, że ten nowy system, który będzie nieco bardziej skomplikowany od tego, jak każda nowość, będzie mógł budzić pewne wątpliwości, no będzie tutaj, będziemy szeroko edukowali mieszkańców, jak korzystać z tego systemu. I jednym z elementów jest to, że młodzi wolontariusze pojawią się w autobusach i osoby, które nie będą sobie dawały z tym radę, po prostu pokazywały, jak należy korzystać z biletu elektronicznego.